Sorry, że parę gierek strollowałem. Gryzę cię po kostkach. Ale jestem jedynym w swoim rodzaju. Drugiego takiego jak ja nie znajdziesz na pewno. Dobrze, jestem Remigiusz. Jak humorek, jak się dzisiaj czujesz? Siema, humorek, nie wiem, no humorek, zobaczymy jak humorek, nie? Jak się... No, ja gram jedną gierkę Eloi, ale później grałem full tryhard. Pytanie, ja mam do ciebie jedno pytanko. Czy pisze się nagranie kilkanaście godzin dziennie? Wiesz co, teraz mam ten challenge, nie wiem czy widziałeś, do zrobienia. Support. Jaki challenge? No... Parówki. 500 subów bijem. Będę miał... 500 subów? Przedłużony stream plus 7 days challenge solo. Aha, no dobra. Ale jeszcze nie to dziś... ładnie wymyśliłeś. No ale to muszę się wywiązać z tego, no teraz same good move'y robię, to nie mogę tego robić, nie? O, widzicie mastera na mainie? Dawaj konto. Ale zdziwię się, że stałem dzisiaj na tą 12, co jak poszedłem spać o 5? No moim zdaniem, no zdziwiłem się. No imo, a w sensie myślałem i myśleliśmy, że miał strasz całkowicie. Ja nie wbiję raczej mastera, Franiu, na fresh koncie, nie ma... takiego w ogóle. A po co ten challenge robisz w takim razie? Z takim nastawieniem, co to ma być? To znaczy, no jak mam wbić w 7? No Rybson nawet diamentów z mamonem nie wbił, tak jakby... No to jest z mamonem, to jest z mamonem. No ciężko na fresh koncie, żeby coś wbił. Jak na fresh koncie łatwiej właśnie! Tak? No nie wiem. Wczoraj sobie remig już tryhardowałem cały dzień i wbiłem całą pełną dywizję, nie? Gratki. Szkoda, że nie ze mną. No z tobą będę grał tak samo, nie? Dobra, okej, okay. Wierzę w to. Tylko, potrzebuję ciebie i takiego piszesz... jak na tym czogacie, nie? Ostatnio. Gierkę temu zrobił Garenem 18-0. A to nie robi... Czekaj, zrobiłeś 18-0? Ale to jak na jakimś pewnie fresh koncie normalka grałeś, nie? No. Na bota. Przyszedł chłop i mówi, że gierkę temu zrobić 18-0 i że potrafi skrywać gierkę. Nie, no on Lucky Lutek pozdrawiam. Ty, możemy zinwajtować, Kasadin ma gówno level 1, nie? No mama. Jak my to przegraliśmy? No je... idiota! Ja idę pod tanka, to pod AD Malphite'em. Nie, proszę. Tak, będzie dobry. Proszę. Serio, idę pod Triforce'a. Kiedyś był bardzo dobry Malphite pod Triforce'a i pod Tiamat. Zaufaj mi. Jeszcze w Kasadina gram. A tylko masz więcej obrażeń zrobisz tankiem? Nie, no mam nadzieję, że wyrósł roluję. Spoko, już wbiłem level. Come on! Nie wiem, no już wbiłem level. Co za... niefortunna sytuacja. Mógłbyś pierw chociaż kurwa, nie? Albo jakiegoś komboska. Chociaż co mi mówisz, że będziesz ten, podchodzisz, będziesz arkował? No nie wiem, ja po prostu skupiony na grze jestem, sorry, no. No ale jak, no przecież to klikasz prawym, idziesz miejscem, mówisz, dobra, zaraz jestem, klikam R-kę, kurwa. I będę klikał R-kę w tym typu. Czy bym powiedział AD? Nie wiem, nie pytałem się. Ja może bym grał AD Malphite'em w Low Elo? Z peta? W Low Elo. Sajdzi, ktoś mnie coś spuszuje, ale nie mogę już zapełnić fali. O k***a.
No ale tanki nie są dobre do kierowania gierek, pykł official. Nie, są, jak nie są. Przecież normalnie grałem Malphite'a Mida, to 3/4 gierek wygrywałem. No ale no na midzie, na topie gorzej. Mam się kradać, mamy ją. Maksujesz, bo to tak ten push jest trochę. O nie, ale gdzieś się uda. Nie, możemy go zdejmować z moją twoją i wziąć tę dwójkę. Okej. Czekamy na next falę. Kiedyś się grało widzowiadem Malphite'a, dawno temu. Był bardzo dobry. I nie widzę powodu, żeby nie miał być dobry. Tak szczerze. Kiedy się grało? Oj, kurde, no z 3 sezony temu, albo 4 nawet? Dawno. Z 4 lata temu, myślę. Tak, najwcześniej. Tak, jakie to myślę tego? Oj, nie wiem, że Triforce, a dalej nie pamiętam. Nie, dobra. Nie, no, ale no zobacz, Remek. HP mam dość dużo, nim, nie? Gościu, serio, zaufaj mi. Wygrałem taki kotlet, że to strzał. Ty jesteś taki kotlet. Wszyscy teorii jakby nie mają na was obrażanych. Chyba, że ja mam R-kę. Jakby na R-kę to zgodę. Sypka Brauma, unlucky. Mega unlucky. Badać. Dawaj kryta, jak już idziesz w ładę. Nie no, kupię itemy tanki, nie? Żeby miał dużo HP. No ale to po co grać AD? No bardziej takim bruserem gram niż AD. Bo trzy itemy ma nie, klasyczny chyba się raz zużyją trochę rzeczy z HP, że nie chyba drugi oddaję, bo zawsze się to musi dziać. Za każdym moją. Dosłownie za każdą. Typuję, tu. Ale czemu? Nie ma flasha. Ma RPK Breath. Jest mega lifa. Masz radę. Musi Bruce ze mną takie akcje na razie, to by było super. Mógłbym? Jakby być słuchany przez chwilkę? Nie, no skarny zengage'ował. Ale no kurczę, no ale jako do partner też masz pingi, no i masz wiedzę, co ja ci mówię. No po prostu pinguj. Please wait me. Malfajcik, ale trochę późno. Nie, no nie możemy się bić. Oj. No musimy się nauczyć, kurczę, słuchać siebie nawzajem. Po prostu iść razem i rozmawiać, no, tych chłopów. A od 10 minut nie potrafimy się zgrupować. Rusi, chciałbyś zrozumieć te gierki, które przegrywamy? Jakby zaproszenie tak moim zdaniem, czy nie? Rozumiesz, że jak mamy 3 w teamie, które i tak bez naszych kali się to i tak nie wygramy tej gry, czaisz o co chodzi? Jak Skarner się z botem jak debile, no to co zrobimy we dwójkę? No trzeba już zaryzykować, czy nie? Dobrze mówię, czy źle mówię? No dobrze, ale jeśli już Skarner skomituje z botem i no możemy im pinkać i tak pójdą się wybrać, to co zrobimy we dwójkę? Nic. No to możemy jakby zagrać, przynajmniej spróbować zagrać poprawnie gierkę i wtedy powiem, że k***a. No postarałem się po prostu ich skierować jakoś. Są pewne czempiony, którymi jak sajdujesz, to nie jest optymalne. Nam się Malphite to jest jeden z nich.
grania. Proszę cię o po prostu tryhardowanie w dzisiejszym dniu i generalnie w kolejnym, no. Jakby mentalnie chociaż... No ja tryharduję, ja daję kula. Kurczę, Brusik, ja bym powiedział, co są za tryhardzi, stanie malfightem na Jonę, którego nie zabijasz, prawie jeszcze giniesz, zamiast użyć swojej postaci, żeby po prostu zmanshotować i Vayne, która jest w stanie jedynie wygrać grę, no... Nie mogę Vayne nic zrobić. Sądzę. Vayne ma Brauma. No jak? Ty jesteś jedyną postacią, gdzie ignorujesz Brauma? A czemu sobie pójdziesz zrobić zapasy na przykład na pół roku tych olejków? Wiesz co, kupiłem dwa olejki, te 100 ml, to starczy na dość sporo w sumie. Parę miesięcy. To kupiłeś? No kupiłem dwa olejki, po prostu już wypaliłem. No jakby możesz iść na przykład miesiąc przed i sobie kupić na kolejny pół roku. Nie no, po co mam kupować olejki na pół roku? Znaczy, przed chwilą powiedziałeś, że kupiłeś na parę miesięcy olejki, po czym je wypaliłeś. No ty jesteś głupi, czy dajesz? Przepraszam, no co no, ale, to chodzi? Ale no, parę miesięcy, ale tam dwa miesiące, a pół roku, czy tam, no to jest duża różnica, tak? Parę miesięcy, a pół roku? Duża różnica. Ile to jest parę miesięcy dla ciebie? Dwa, trzy. Dobra, spierdź się. Też cię kocham. Mua. Gryzę cię po kostkach. Ja pierdzielę, no cholera mnie wierzy przecież. Stary, ale przynajmniej tego. Nie powiesz, że nie, ale jestem jedyny w swoim rodzaju. Drugiego takiego jak ja nie znajdziesz na pewno. No ale generalnie to nie zaleta jemu. Dla mnie jest. No, czasami lepiej odpuścić udawanie, a wiesz, to wiesz, dorosłe życie poprowadzić, no. Zaraz partnerka, człowieku. Jak to powiedziałeś, rodzina już prawie. Takiego jak ty w twoim wieku w Polsce nie ma? Jestem jedyny w swoim rodzaju. Niezastąpiony. Kardasiow El Gamonius. Szczurus Bagiennus. Wiecie jak wyglądam? Jak Mundo na awatarze. Figma. Jestem ciekaw, czy coś schudłem na tej diecie od kiedy jestem. Na pewno jem dużo mniej cukru i przetworzonego z tłustego żarcia. Na pewno musiałem coś schudnąć już. Nie mam wagi w chacie niestety. Może trzeba kupić? Masz karę na siłownię. Akurat jak będziesz na Poznaniu, możesz iść na siłkę i się zważyć. Ty, a może Bok ciebie to weź zdechu. Ty, a może ja pójdę do Poznania, kupię sobie olejki. Kupię już trochę ketchupów parówek z Carrefoura i pójdę na siłownię. Byłem tydzień... Na pewno. No ostatnio byłem na siłowni, co mówiłem, że pójdę. No wiadomo. Co ty robisz? Cześć Brusik. Dzisiaj rano na Straha Miovera zapytałem, czy będzie grał duo z tym psem. Chodziło mi oczywiście o Nasusa z jego drużyny. On z jakiegoś powodu pomyślał, że chodzi o ciebie i zaczął cię wyzywać, że nie przyszedłeś. Nie masz honoru grając z nim. Rek mi od psów dzisiaj wyzywał, jak nie przyszedłem? Dobrze, nawet chyba mówiłem o tobie. Ale wstałem, więc chyba należy... Po tej grze nie żałuję. Ale należą mi się przeprosiny, Kimo. No jak ty mnie przeprosisz za miesiące opluwania mojej osoby? Przepraszam, że cię nieraz oplułem. Nie przepraszam, tylko się popraw. To teraz moje przeprosiny. A nie przepraszam. Bo nie będą szczere. Zrobiłeś mnie w Nie, po prostu mówię ci prawdę. Tylko przyjaciela stać na taką szczerość. Nani! Dokraszowałem. I chyba taczki też nie wziąłem. To remig już nie będzie moja dobra gierka. Tak czuję. No co no, no w streamie jest strzelnik grany, a ze mną jest kurwa Mondono i tak się kręci kółko. Zagrałem może parę gier Shenem. No ta, ile gierek zagrałeś z Jackiem? Co tu robi Fidlak stąd? No halo! Dobra. W lesie. Nie wiem, co tu Fidlak robi? Jak ja go nie widziałem? Sub za to, że się zdziwiłem? Nie, na to się nie godzę. Sub jest jak będę flamował, tiltował, wyzywał. A nie jak się zdziwię, no się zdziwiłem, że Fidlak mi wyskoczył. Mać.
No, to było takie... No to było takie sobie. Niestety. Ty, tu jest Kog'Maw, Remek. Tu jest Kog'Mawek. Jestem na jego plecach. Jesteś nami i Riven. Dobra. Bota idziesz. Fajna laurka. Gdzie mam iść? Jak gdzie mam iść? Już widziałem. Spoko. To jest pytanie? Nie. Nie wziąłem erki. Tak ładnie zagrany Fidla z serką. Musi być na to. Czemu ty jesteś martwy? Stój tu i po prostu tu, to tychaj. Nie możesz być martwy. To jest niemożliwe. Stoisz pod turetem. O, musimy robić się. Nie mogę żadnego killa wziąć w tym meczu. To już tak nie działa, Bruce. No nie, ale no teraz no jak mam 0,9, to na pewno nie daje dużo golda. Ale to tak nie działa. Okej. Możesz sobie wziąć killa. Okej. Ale teraz chyba nie daje dużo złota. Czy daje? Ile? Nie mam pojęcia, ile daje golda. No czytałeś patch notes. No tak, ale nie wiem, ile ja teraz dam golda. No skąd mam to wiedzieć? No to pewnie mało. No mam 0,9. Kreszował po mnie, Fidlak po 0,10 mundo, no nie wytrzymam. Prawda? O tym mówię, jakby to się już masz. Ja widzę, że mam 0,11 gram, graj swoje, proszę. Nie, gra swojego. Ja mam grać swoje, jak widzę abandonującego chłopa. Zostań umierać, no bądź takim chłopem, co przy linie chociaż. No morale są niskie, jak to Bruce powiedział. Z tą Wayne i z młodziakiem. Są po prostu niskie, za niskie. Miałem fatalny dzień, po wielu miesiącach oglądania się i 2-miesięcznej subskrypcji niestety wypuściłem z siebie negatywne emocje. Czy jest szansa na unignorę? I jutro się spotkamy. Spróbuję być o 11, ale nie obiecuję, dobrze? Nie. Czeku. Ja ci powiem tak. Bądź na 11. A jak wstanę na 11 i będę zdechnięty jak szop, to mam... Jak? Powiedz mi jak. Śpisz codziennie po 12 godzin. No bo ja lubię po streamie też porobić rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Takie typu, nie wiem, pograć sobie chwilę TFT. Przecież to ci powiedziałem, że masz do drugiej w nocy masz 6 godzin od końca. Skończysz streama prawie, że... No dobra, no to... No dobra, spoko. Ja uciekam, idę chyba na siłownię, nie wiem, i do sklepu po olejki i pokupować już parówek i keczupu, widzowie. Dobra, zajebiste info. Jutro 11 się widzimy, Bruce. Nie ma mówek. Sorry, że parę gierek strollowałem. No z tym dobra, razem nie będę brał tego. Jutro za każdą gierkę strollowaną... Jesz gówno. Czemu ty zawsze musisz coś mówić o gównie? No to... Starą, za każdą stronę angierkę. Czemu zawsze musisz mi mamy albo gadać o gównie? Bo starego nie masz. Dobra, trzymaj się, do jutra, pa. Fajfu z niego, nie? Widzowie. I trzymajcie się, pa.